Cześć, witajcie. Wiem, że to może nie jest odpowiednia pora, żeby wrzucać taki filmik, zwłaszcza, że jest godzina 10 i podejrzewam, że już raczej wszyscy ósmoklasiści, którzy piszą jutro egzamin, raczej już przygotowują się do snu, ale możecie ten filmik obejrzeć tam, nie wiem, jutro przed matematyką, na przykład. No i chciałbym Wam życzyć powodzenia na egzaminach, ponieważ zdałem sobie w sumie w poprzednim filmie to mówiłem, że oglądaliście do końca, że jakby cały ten projekt opierał się właśnie na tym dniu, na tych trzech najbliższych dniach, które będą, na tym się opierał cały ten projekt. I to jest w sumie takie trochę takie dziwne, nie? Że nagle sobie tak uświadamiam, że okej. Także jeszcze może jakaś szybka motywacja. Więc egzamin ósmoklasisty jest w jakiejś tam części losowy. To, że ja napisałem dobrze egzamin, miałem farta, ponieważ mogłem trafić na trudniejsze zadania, na tematy, których nie rozumiem, i zwyczajnie źle bym napisał wtedy ten egzamin. Więc jakoś nie wiem. Mam nadzieję, że jakoś się nie stresujecie bardzo. Pamiętam, że ten dzień przed egzaminem jakoś w ogóle nie stresowałem się. Dużo osób tak ma, że jakby stresuje się jakiś tam tydzień przed egzaminem, miesiąc, a jak przychodzi tam 2 dni, dzień przed egzaminem, to wtedy się nie stresują, nie? Więc ja też tak miałem. Znaczy nie, jakoś bardzo się stresowałem, no ale ale jakiś tam stres był. No i jakieś powiadomienie na Instagramie dostałem. I jakby jeżeli do osób, które bardzo się przejmują tym egzaminem, czy jeżeli, załóżmy, no ja w tym momencie totalnie jakby, gdybym napisał źle egzamin, to bym w ogóle o nim nie pamiętam. Ja nie wiem, no czy przykładowo, czy będąc w trzeciej klasie liceum, kończąc liceum, będziecie mówili: ej, kurczę, szkoda, że mi tak słabo poszło to zadanie na egzaminie ósmoklasisty, mogłem to zrobić lepiej. Albo pójdziecie do pracodawcy na rozmowę i będziecie mówili: kurczę, szkoda, że akurat tak słabo napisałem egzamin, bo mógłbym być w jakiejś, ubiegać się o lepszą pracę. No tak nie będzie, więc jakby zobaczcie, gdzie my żyjemy. Żyjemy na jakiejś kulce. Tak naprawdę nikt nie wie, co robi. Jeżeli podejdziecie do jakiejś losowej osoby na ulicy i spytacie, co robi i jak zarabia, to na przykład odpowie, że tam pracuje w Biedronce i zarabia 3000 miesięcznie, nie? A jeżeli zapytacie, jaka była praca tej osoby wcześniej, to ona odpowie, że tak teraz w ogóle zakładam, nie? Że pracowała w Żabce, ale zarabia tam 2,5 tysiąca miesięcznie, więc przeniosła się do Biedronki, żeby zarabiać 500 zł więcej. No i tak naprawdę ta osoba nie wie, co ona robi, no bo poszła do jakiejś innej pracy, do tak naprawdę nowego miejsca, ale tak naprawdę poszła tylko do tych 500 zł, nie? Ale ona nie wie, co robi, po co ona tam jest. Nie wiem, ona tylko żyje, pracuje tam, jest tam tylko po to, żeby zarabiać 500 zł więcej i jakoś przeżyć. Jeżeli jakiś uczeń jest świetny w szkole, idzie później na, kończy, pisze świetnie maturę, kończy super studia i idzie do korporacji z myślą, że będzie zarabiał 10 tysięcy miesięcznie. I super, zarabia 10 tysięcy miesięcznie, ale poszedł tylko do tej korporacji
i poszedł tylko na studia i uczył się tylko dobrze, żeby zarabiać te 10 tysięcy miesięcznie, ale on tak naprawdę nie wie, co robi, nie wie, po co tam chodzi do tej korporacji, chodzi tylko po to, żeby zarabiać te 10 tysięcy, ale po co mu te 10 tysięcy, może czemu nie zarabia na przykład 9 tysięcy, no nie wiem, trafił tam, bo akurat zarabia tam 10 tysięcy, nie? I jeszcze ostatnia taka, jakby to powiedzieć, nutka, znaczy nutka, urywek motywacyjny. Czy zakładajmy, że idzie, zgłasza się do pracodawcy osoba, która na przykład świetnie programuje, ma super wyszlifowaną umiejętność programowania, umie pisać niesamowite kody, niesamowite programy, ale nie była przeciętnym uczniem w szkole, miała słabe oceny, nie poszła na studia i postanowiła pójść do pracy. I jest jeszcze druga osoba, która w tym samym momencie ubiega się o pracę do pracodawcy, i ta osoba umie przeciętnie programować, nie zna się na tym najlepiej, zna, jak zrobić tam podstawowe jakieś aplikacje, jak coś podstawowo zaprogramować, ale była świetnym uczniem, napisała super maturę i poszła na jakieś studia informatyczne czy programistyczne, nie wiem, jakie są studia. No ale poszła na jakieś studia i one były bardzo popularne, na jakiś uniwersytet i skończyła. No to którą, jak myślicie, którą osobę wybierze pracodawca w takim przypadku? Jeżeli chociaż trochę logicznie myśli, no to wiadomo, że wybierze tą osobę, która ma lepsze umiejętności, ale nie była za dobrym uczniem i nie skończyła studiów, niż tą osobę, która słabo umie tą umiejętność, czyli umiejętność programowania, ale skończyła dobrze szkołę i poszła na świetne studia. Nawet ta osoba, która nie poszła na studia i słabo się uczyła w szkole, ma jeszcze lepszą sytuację, no bo tak naprawdę zaraz po skończeniu szkoły, zakładając, że poszła, czyli ma tam 19 lat, a ta osoba, która skończyła studia, ma 25, 24. Więc dla pracodawcy chyba lepiej będzie, jeżeli wybierze tą młodszą, ponieważ ma pracownika, który może pracować dłużej w jego firmie. Więc zastanówcie się, nie? Więc przyjmowanie się egzaminem ósmoklasisty w takim przypadku, gdzie żyjemy na kulce, ludzie mają miliony problemów, miliony, jakiś egzamin ósmoklasisty przy wszystkich ludziach, przy wszystkich problemach świata, to jest nic, nie? Więc nie wiem. Powiedzcie sobie na przykład, że ten, przykładowo, że tam, kurczę, ktoś ma słabą sytuację w Afryce, nie ma gdzie mieszkać, mieszkają na ulicy, i oni nie wiedzą, czy przeżyją następny dzień, i się stresują tym, czy oni w ogóle, czy ich rodzina wystarczająco, czy ich rodzina zdoła wytrzymać i czy uda im się kiedykolwiek wejść na lepszy poziom życia, a ty się przejmujesz egzaminem ósmoklasisty. No to jest, jak sobie to uświadomić, jak sobie porównacie, że inne osoby na tym świecie mają totalnie gorszą sytuację, to wasza sytuacja stanie się tak błaha, że w ogóle nawet nie powinniście się tym stresować. No, nie możecie się tym stresować, no, i przejmować. Wszystko zależy właśnie, że od jakiej perspektywy patrzycie. Więc to tyle w tym filmie. W sumie miał być to film minutowy, a zrobiło się 10 minut. Także dzięki za oglądanie.
Jeszcze raz powodzenia na egzaminie. Pamiętajcie, idźcie tam na chillerce. Na pewno, jeżeli to teraz oglądacie, dzień przed egzaminem, to w ogóle nie uczcie się teraz, nie uczcie się, tylko oglądajcie ten filmik, tak. teraz w sumie chodziło mi bardziej o to, żeby się nie uczyć już rano, bo niektóre osoby powtarzają rano, a ja bym już w ogóle rano nic nie powtarzał, bo po prostu nie, bo tym, że sobie możecie namieszać w głowie i dodatkowo się zestresować tym, że na przykład, nie wiem, będziecie powtarzali jakiś tam materiał, nagle okaże się, że jakieś tam rzeczy zapomnieliście i będziecie się tym stresować, co później okaże się, że słabo napiszecie egzamin, nie? Więc w ogóle bym się tym nie przejmował. Także jeżeli jakiekolwiek macie problemy, możecie do mnie napisać tutaj. Tutaj w sumie nie wyświetla się, bo tego nie montuję w ogóle, ale możecie zajrzeć do opisu na mój Instagram, możecie napisać, jeżeli chcecie, jeżeli macie jakikolwiek problem. Także dzięki za oglądanie, powodzenia jeszcze raz i siemanu.